kładę. Mamy... moment... Dlaczego cały czas spada? Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na ważeniu replik. Przygotowaliśmy sobie drugą deltę, którą musimy zważyć, ponieważ chcemy zakończyć drugą część konkursu, a czyli drugi konkurs, czyli tą replikę, która jest sponsorowana przez Airsoft Armory. I zaraz się tym zajmiemy, zaraz idziemy do Wima, będziemy ważyć. Sorry za pogodę, no pada non stop, masakra jakaś, więc no nic nie poradzimy. No, lecimy i widzimy się u Wima. Dobrze, jesteśmy na ważeniu, wszystko mamy przygotowane, replika, dodatki, co prawda replikę znowu musimy rozpołowić ze względu na to, że po raz kolejny no, nie mieścimy się w wadze zestawu, tak, było maksymalnie do 2 kg, więc całości nie jesteśmy w stanie zważyć. Mamy listę waszych wszystkich komentarzy, spisane, tego jest trochę więcej niż w poprzednim konkursie, bo mieliśmy wtedy około, no ile pamiętam, 250, teraz mamy trochę ponad 300, chyba 330 komentarzy, więc sporo. Konkursowych, bo takich zwykłych też było trochę więcej. Mamy moją lunetkę, mamy magazynek jak mówiłem pusty, bez kuleczek i będziemy ważyć, ile to cudo waży w gramach, a nawet w 100 gramach. Nie co, no widzimy się za chwilę, bo czekam aż Wim przyniesie mi jakieś narzędzia. To, zaczynamy ważenie. Dzisiaj jesteśmy z Wimem, rozpoczynamy pracę. Dzisiaj udaje nam się zważyć razem z lunetą cały front ze względu na to, że po prostu nie mam kamery, więc jest troszkę lżej. Oczywiście jest hammer, jest magazynek PTS-a i zaczynamy ważonko. No, boltka tam ucieka, ale nie pozwolę mu uciec, on też musi zostać zważony. Ja podniosę replikę, bo tak Wim kazał robić. Robimy tarowanie 0,0,0,0. Dobra, 0,0,0, kładę. Mamy... moment... Dlaczego cały czas spada? Spróbujemy jeszcze raz, bo coś nam nie do końca dobrze działała ta... uwaga. To wina boltkacza. Tak, to wina boltkacza totalnie. Za daleko jest, przesuwasz ten nacisk troszeczkę, to bardziej na środku postaw. Dobra. Ok, mamy odczyt. Dobra, 1, 5, 8, 4, 8, 2. Dobra. Minus 0,01, czyli 1/100 trzeba będzie odjąć. Dodać. Dodać, przepraszam. Chyba coś nam ucieka. Podnieś i połóż. Już. Nie krzyczy. A, bo tu jest taka luneta, dobra. O, no jak Wim położy, to od razu widać odczyt, tak? 1701,96. No, 97. 9 to było minus 1, więc 98. I dobra. Mamy wynik. Mamy wynik. Czyli wynik to... pokaż Wim. Ja się nie widzę. 3286,8. Czyli szukamy. 3280, tak? 360, a to się 86. 86, 3270. 87 ktoś podał. 3287. Mhm. A ile mamy? No to o 0,2 grama. Gratulujemy. Jeszcze raz, gdzie tu było? Tutaj. Tutaj. 8 tu. Widzicie? Mam nadzieję, że to widać kamera. I z jakiegoś powodu nie chce wyrównać. No, ogólnie sobie nie radzi nam niskie odległości. Czyli mamy o 0,2 grama błąd. 0,2 grama. Więc gratulujemy wygranej koleżance Daria. Prosimy oczywiście o kontakt. Napisz do mnie, żebym wiedział, gdzie ci tą repliczkę wysłać. No i tym akcentem chyba kończymy. Replika spakowana. Gratulujemy zwyciężczyni, tak? Gratulujemy. Gratulujemy, bo tak jak Pysiek miał rozrzut 4 gramy, tak Daria pomyliła się o 0,2. Więc naprawdę duży sukces. Gratulujemy. Repliczkę jak najbardziej wysyłamy. Proszę tylko o kontakt, żebym wiedział, gdzie wysłać. A w tym miejscu na zakończenie oczywiście w pierwszej kolejności Dziękujemy sklepowi Airsoft Armory, który udostępnił nam tą replikę na recenzję, na opis i na tak naprawdę konkurs, bo to chyba w tej chwili najważniejsze. Dziękujemy też oczywiście Wam wszystkim za oglądanie, dziękujemy wszystkim patronom za wsparcie i do zobaczenia ponownie, bo niedługo więcej rozstrzygnięć konkursów, a i nowe konkursy się szykują, więc trochę tego będzie.